dla każdego sportu. Dobra, oczywiście, daj mi potrenować, chwilę, bo gra w debla. Ja mówię, to i Darek mówi, to dawaj, zagramy coś z tego, żeby to było z korzyścią dla dzieciaków. Moduję z tą dziecka, więc ja oczywiście do takich inicjatyw jestem jak najbardziej za. Ustaliliśmy, że przegrany płaci 5 tysięcy na dom dziecka. Ja też dokładam 5 tysięcy, więc już mamy 10, niezależnie od wyniku. Plus piłka, plus jeszcze tych sponsorzy. Są licytowane, jak wiecie, z podpisami rękawice, ten, więc można dużo dobrego, ale jest jedna zasada. Powiedziałem Darkowi, że nie robimy tak, że dajemy to na placówkę, wiem coś jak to działa, tylko Darek przeznaczy osobę, która weźmie dzieciaki, pokupuje mi jakieś dresy, to będzie najlepsze, bo to będzie największa radość dla takich. Nie, żeby to razem zrobić, razem to zrobić. Razem to zrobić, razem to. Możemy to zrobić, razem to zrobić. Na tą zupę, ja też wiesz. Liczyć słowo się słowo, to rzekło się, to się rzekło, nie? A liczyć umiem. Darek zresztą też. Także tutaj jest 5 tysięcy przekazane na dzieciaki. No tak, Darek. Nie licz te pieniądze, bo mi głupia, tylko z Tomką stoję. Myślę, że fajna inicjatywa. Dobra. Proszę bardzo. Poczekajcie, Darku, czekaj. Darku, z kim przegrałeś? No z tobą przegrałem, kolego. Z Natalią Siwiec polskiego boksu. No właśnie, z Natalią Siwiec, tak, ale to nie. To polskiego jest, boksu, no tak, to jest przyznaczyka, to ty tutaj jesteś gospodarzem. U mnie jak będziemy grać, to będziemy to przeznaczać na moją super. Wielka sprawa, słuchajcie, super mecz. No naprawdę. I jesteśmy fajni, że możemy w taki sposób, kurde, zabawić się jeszcze pomóc dzieciom. To jest coś niesamowitego, ile was tu jest, ile jest dziennikarzy, ile jest, myślę, żebyśmy mogli Ergo Arenę sprzedać. Bardzo dużo ludzi się pytało. Dużo się pytało, czy mogą przyjść i tak dalej, także jesteśmy naprawdę dumni i super, Artur, dziękuję ci bardzo, że przyjechałeś. I tak naprawdę, słuchajcie, to jest też zakopanie trochę toporu wojennego po latach, bo jak wiecie, Darek się, ja byłem młody, wiadomo, byłem też niepokorny, ale Darek się tak uparł, mówię, co mu, kurde, jak go złapię, w trąbkę dostanie, ale wiadomo, to było kiedyś. Dzisiaj pełen szacunek i tak jak mówię, moim zdaniem najlepszy lewy prosty w Polsce. Ale ja myślę, że pamiętam, jak mówiłeś, że książkę moją przeczytałeś. Ja właśnie, słuchajcie, jeszcze taka anegdota. Ja w ogóle, zanim poznałem Darka, bardzo mu kibicowałem, dopóki nie zaczął mnie wyzywać na tym internecie. Wiadomo, byłem niepokorny, wiadomo. Jak czytałem jego książkę, ona była pomarańczowa, I'm of the Tiger. I pamiętam, on tam mówił to samo rzeczy, co ja, bo mówił, że się bił i był najlepszy w tym roczniku. A ja tak samo miałem taki zeszyt, który zapisywałem walki, chciałem być najlepszy, był moim idolem. Później troszeczkę się to pomieszało, no bo wiadomo, on na mnie, ja młody, niepokorny. On nie bało cię delikatnie. O, tak, mimo. Tak, słuchaj, ale to już zapomnij. To nie ja zarabiałem euro w Niemczech, więc spokojnie, ja na siebie Polsce. Słuchajcie, ogólnie jest tak. Ogólnie jest tak. Zakopane. Dzisiaj myślę, że były chłosty, bo były chłosty. No powiem ci, 6-1, nie dokonano. Nie, 6-2, 6-1. Wiesz, gdyby sędzia mógł to cofnąć, widziałeś, jakie były pomysły. Nie przesadzę. Słuchajcie, najważniejsza inicjatywa, bardzo fajnie. Cieszę się w ogóle. Będzie rewanż w Warszawie, będziemy trenować, tylko u mnie jest taka zasada. Mówiłem właśnie Darkowi, że ja będę się przygotował, w ogóle będę walczył, zapraszam, prawdopodobnie gala będzie tutaj, w którym mieście. I to będzie naprawdę ciężkie wydarzenie i teraz, co ja miałem powiedzieć, i zawieszam rakiety, więc Darek będzie miał czas, żeby potrenować, ale po mojej walce, czyli to jest maj, czerwiec, dać mi 2 miesiące i na przykład w sierpniu umówmy się na rewanż też za takie pieniądze. Myślę, że to jest fajne, super, to już wiem, że sprawa. Będzie bardzo ciężko. Ja wiem, ale to jest fajna sprawa, bo jedynie to jest ta przegrana, wiadomo, jesteśmy sportowcami, lubimy przegrywać, ale jednak jak nie dzieciaki, lubimy przegrywać. Nie lubimy, ja mówię, nie lubimy przegrywać. I dlatego za to mogą jeszcze, zabawimy się elegancko. Znowu się żeśmy odwiedzili, jak to się mówi. Jasne. Idziemy zaraz na fajny lunch. Jeszcze obgadać inne sprawy, także dziękujemy wam bardzo. Dziękujemy. Dziękuję.